Te zdjęcia i filmy, na których zarejestrowano sprzedaż zwierząt na pilskim targowisku, wywołały w sieci prawdziwą burzę. Widać na nich zwierzęta w ciasnych klatkach, w ciasnych skrzynkach, pozamykane. Często także nie były w stanie nawet zachować swojej jakiejś naturalnej pozycji ciała. Były tak jedna na drugim, nieraz te kury czy kurczaki. Poza tym były pakowane do worków po ziemniakach, po kilka sztuk. Te worki były zawiązywane, czyli takie były pozbawione tlenu. O całej sprawie stowarzyszenie poinformowało m.in. władze Piły i powiatowego lekarza weterynarii. Nie każdy by chciał siedzieć w takiej klatce, prawda? Myślę, że jak ktoś chciałby, to powinien ich jechać tam, gdzie one są hodowane, tak? To na wieś. Jak ma ich zabić, to niech lepiej sprzeda. Jeżeli ludzie się utrzymują ze sprzedaży jakichś tam zwierząt, jeżeli spełnią wszystkie zasady i normy, które są im wytyczone, no to jak najbardziej uważam, że to powinno funkcjonować. I to zgodnie z prawem. Pilskie targowisko, jak zapewnia prezes miejskiej spółki, ma wszelkie wymagane pozwolenia na handel zwierzętami oraz odpowiedni nadzór. Mamy oczywiście swój regulamin, który bardzo dokładnie określa, które zwierzęta mogą być tutaj na rynku, a którymi handlować się nie da, nie można. I ponadto mamy nadzór weterynarii, mamy odpowiedni numer weterynarii, mamy pozwolenie. Także to wszystko odbywa się w sposób naprawdę bardzo cywilizowany. Handel na targowisku zwierzętami domowymi, w tym psami i kotami, jest zabroniony. Sprzedaż zwierząt na pilskim targowisku sięga lat 90. Dotąd nie stwierdzono tu żadnych rażących uchybień. Dotychczas nie potwierdziły się takie sytuacje, aby dochodziło do jakiegoś rażącego zaniedbania czy też znęcania się wprost nad zwierzętami, które są na targowisku przedmiotem sprzedaży. Natomiast to, czy teraz miały one m.in. odpowiednie warunki i dostęp do wody, wyjaśniać będą odpowiednie służby. Wiadomo za to, że targ zwierząt, który organizowany jest w każdą niedzielę, pozostanie.